Hello, my name's Darek i today opowiem Ci o tym, dlaczego jako programista potrzebujesz znajomości języka angielskiego. Jakiś czas temu nagrywałem jeden z pierwszych swoich filmików na vlogu i dotyczył on właśnie matematyki, gdzie mówiłem o tym, czy programista potrzebuje matematyki. Wydźwięk końcowy tego materiału był taki, że potrzebujesz logicznie myśleć, a niekoniecznie musisz znać jakieś skomplikowane wzory dotyczące właśnie matematyki czy jakiejś teorii zbiorów. Natomiast dzisiaj chciałbym Ci powiedzieć o drugim takim obszarze, który nie dotyczy właśnie bezpośrednio samego programowania i znajomości jakiejś technologii, ale dotyczy znajomości języka angielskiego. Bardzo często, kiedy być może szukasz sobie właśnie pracy i przeglądasz jakieś ogłoszenia o pracę, no to widzisz, że wymagana jest znajomość języka angielskiego. Bez względu na to, jaka to jest technologia, no to ten język angielski jest potrzebny. W dzisiejszym materiale chciałbym Ci opowiedzieć najpierw o tym, do czego ten praktyce tak ten język angielski jest używany. Dzięki temu będziesz wiedział, na jakim poziomie ten język musisz znać. A druga rzecz to opowiem Ci, jak tego angielskiego możesz się nauczyć. Opowiem Ci o tym, w jaki sposób ja się nauczyłem, gdy też musiałem się tego angielskiego nauczyć i jakie są sposoby, z których ja nie korzystałem, ale Tobie mogą bardziej podpasować niż mi, tak? No każdy ma swoje preferencje. Dzisiaj nie będę mówił o takich oczywistych rzeczach typu no angielskiego potrzebujesz, no bo pracujesz w dużej korporacji i tam się pisze maile po angielsku albo pracujesz z obcokrajowcami, no bo to jest oczywista rzecz, ale się skupię na tym, co najbardziej dotyczy programistę. I pierwszym z takich rzeczy jest codzienna praca. Kiedy będziesz pracował, będziesz musiał rozwiązywać jakieś problemy typu nie będziesz wiedział jak coś napisać. Pojawi ci się komunikat błędu i nie będziesz wiedział co znaczy. No i z racji tego, że to oprogramowanie raz najprawdopodobniej zwróci ci komunikat w języku angielskim, że nie można czegoś zrobić i będziesz musiał rozumieć, co to znaczy, no to dwa, będziesz musiał później znaleźć rozwiązanie tego problemu, no i znowu będziesz musiał znać język angielski. W związku z tym pierwsza rzecz to jest właśnie rozwiązywanie problemów, druga rzecz to jest też nauka. Jeśli będziesz chciał się uczyć, no to większość książek może tych z podstawowego poziomu jest napisana po polsku, ale bardzo dużo z nich, tych dotyczących konkretnego obszaru technologii, która Cię interesuje, będzie napisana po angielsku, więc też będziesz chcąc się rozwijać, podnosić swoje kompetencje, będziesz musiał znać język angielski, żeby móc te książki w ogóle czytać. I ostatnia rzecz, to kiedy będziesz tworzył programowanie, czyli będziesz tworzył jakiś kod, no to czy to nazwę klas, czy to nazwę tabeli w bazie danych, najprawdopodobniej będziesz zapisywał w języku angielskim. To znaczy nie będzie tabeli klienci, tylko customers. Nie będzie tabeli produkty, tylko product. Nie będzie tabeli samochód, tylko car. W związku z tym będziesz musiał znać też angielski nawet po to, żeby móc cokolwiek napisać. Teraz pojawia się, skoro już wiemy, do czego ten język angielski jest nam potrzebny, no to pojawia się pytanie, jak się tego języka angielskiego nauczyć. I co zrobić, żeby w miarę łatwy i szybki sposób go przyswoić. Gdy widzisz ogłoszenia o pracę, no to często jest tam napisane, że na przykład wymagana jest znajomość B1, B2 albo nawet C1. I teraz ja bym nie podchodził do tego stricte właśnie w kategoriach, no musisz mieć jakiś certyfikat, bo ja byłem naprawdę na wielu rozmowach kwalifikacyjnych i na części z nich w ogóle nikt mnie o angielski nie pytał, w ogóle temat nie był poruszany. Na części z nich się ktoś pytał, a jak pan stoi z angielskim? Mówię, no pracuję na co dzień, czytam sobie dokumentację, jestem komunikatywny. I na kilku z rozmowach zdarzyło się, że rzeczywiście ktoś mnie o ten angielski pytał i go sprawdził. W jaki sposób? No właśnie, te wymagania typu B1, B2 czy C1, nie mówię, że są jakimś przekłamaniem, ale nawet jak ja brałem udział w rekrutacji na stanowisko, gdzie był taki zapis, że taka znajomość angielskiego jest wymagana, to sposób sprawdzenia wcale nie był adekwatny do właśnie tych wymagań, bo z reguły sprawdzenie Twojej umiejętności angielskiego sprowadzało się do prostej rozmówki, taką jakbyś, nie wiem, rozmawiał ze swoim kolegą i ktoś się pyta Ciebie, otrzymywałem właśnie takie pytania typu, a co Pan teraz robi? A dlaczego chce Pan zmienić pracę? A na czym polegał ostatni projekt, nad którym pan pracował? Więc to nie są jakieś skomplikowane pytania, to nie są jakieś trudne informatyczne sformułowania, tylko to są rzeczy, które to będzie rozmowa najprawdopodobniej będzie wyglądała właśnie w taki sposób, że po prostu sprawdzi, czy ty potrafisz cokolwiek powiedzieć i jak ktoś do ciebie przyjdzie, inny programista i się ciebie spyta, nie wiem, z Indii, słuchaj, co tu zrobiłeś, to ty mu będziesz w stanie odpowiedzieć. To naprawdę nie ma żadnego wyszukanego słownictwa.
Więc angielski jest potrzebny właśnie na takim praktycznym poziomie, a certyfikaty oczywiście mogą się przydać, ale nie podchodź tego w kategorii osób, ja mam angielski B1, wymagany jest B2, no to znaczy, że umiem go za słabo, bo najprawdopodobniej i tak w trakcie tej rozmowy ten twój poziom oficjalny znajomości nie byłby decydujący, a fakt, czy byłbyś komunikatywny i potrafił odpowiedzieć na jakieś pytanie i coś sensownego powiedzieć. To teraz jak się tego angielskiego nauczyć? Ja ci opowiem, w jaki sposób ja się uczyłem, a później podam kilka takich rozwiązań, z których sam nie korzystałem, no bo ich już nie potrzebowałem. No z racji tego, że ja nie miałem jakichś większych problemów, żeby się przymusić do pracy, no to co zrobiłem, no to poszedłem na 2 lata do jakiejś szkoły językowej, gdzie 2 razy w tygodniu miałem zajęcia. Oprócz tego korzystałem z takiej aplikacji LinkLink, gdzie codziennie w trakcie właśnie jazdy do pracy tramwajem, autobusem robiłem po 10-15 słówek. I ostatnia rzecz to spotykałem się z native speakerem. Z racji tego, że ja mieszkam w Warszawie, no to nie miałem problemu z tym, żeby znalazłem sobie jakiegoś gościa z Australii, który po prostu w taki sposób pracował i spotykaliśmy się raz w tygodniu i sobie rozmawialiśmy, no właśnie tak jak kolega z kolegą na dowolny temat. Więc to były takie 3 rzeczy, które ja robiłem, żeby angielskiego się nauczyć, czyli najpierw uczyłem się, powiedzmy, tych podstaw takich języka w szkole, później sam uczyłem się słówek z aplikacji LinkLink, a na koniec, żeby mieć praktyczną umiejętność, to spotykałem się z native speakerem. Ty oczywiście nie musisz tak robić, bo to wcale nie jest tak, że potrzebujesz się przeszkolić 2 lata z języka, jeszcze płacić do tego jakiemuś native speakerowi za spotkania, bo możesz to zrobić dużo taniej, a równie efektywnie. No pierwsza rzecz, którą bym ci polecił, to żeby otaczać się językiem angielskim tam, gdzie to możliwe. To jest prosta wskazówka, ale bardzo skuteczna, typu oglądasz sobie z koleżanką czy z kolegą film, to odpal sobie chociaż napisy w języku angielskim. No nawet jak nie rozumiesz co, jeśli nie jesteś w stanie słuchać filmu po angielsku, to słuchaj go po angielsku, ale dodaj sobie napisy, żeby były w języku angielskim, to dużo łatwiej będzie ci zrozumieć, co ci aktorzy wymawiają. Korzystasz z telefonu, zmień sobie menu na język angielski. Słuchasz radia, wiadomości w drodze, w samochodzie do pracy albo po prostu robiąc śniadanie, to wyszukaj sobie stację, nawet z komputera bez problemu jesteś w stanie uruchomić dowolną stację radiową w języku angielskim. No i też na co dzień będziesz się otaczał tym językiem, więc dużo łatwiej będzie ci, dużo szybciej będziesz w stanie tą umiejętność języka nabyć. Kolejna rzecz, no to zamiennik może tego, co ja robiłem z native speakerem, no to jeśli masz partnera, koleżankę, kolegę, może masz kolegę, który też chce się nauczyć programowania, no to możecie się spotykać nawet na piwo i uzgodnić, że raz w tygodniu będziecie sobie rozmawiać po angielsku. No to nic nie kosztuje, spędzasz fajnie, miło czas, a jednocześnie pogadasz po angielsku. I to nie musi być znowu jakaś nie wiadomo jak skomplikowane słownictwo, bo to ma być tylko twoja umiejętność angielskiego ma ci pozwolić na to, żeby móc sobie przeczytać w internecie, gdzieś na forum, jak rozwiązać jakiś problem. Jeśli chodzi jeszcze o to rozwiązywanie problemów, to zdarzyło mi się kilkukrotnie widzieć, że mniej uprzejmych programistów, gdy doradzało z młodszym, mniej doświadczonym programistom, jak rozwiązać jakiś problem, to właśnie ktoś pisał gdzieś na forum, słuchaj, nie wiem jak zrobić to, czy możecie mi pomóc? I wtedy ktoś taki dowcipny stworzył takiego gifa, gdzie otwierał stronę Google'a i pisał how to i nazwa tego problemu. To może było niezbyt uprzejme, ale dobrze oddaje fakt tego, że ty w pracy będziesz musiał sobie radzić z wieloma problemami, więc musisz też nauczyć się samodzielnie rozwiązywać, a jednym z wymogów do tego jest właśnie ten język angielski. Wiem, że to no, dużo pracy, tak? No bo teraz, kiedy może pracujesz w innej branży, robisz cokolwiek innego i chcesz się przekwalifikować na programistę, no to wygląda to tak, no dobra, to ja jeszcze zamiast zacząć uczyć się programowania, to jeszcze muszę zrobić coś, żeby w ogóle móc się tego uczyć, czyli nauczyć się angielskiego. No dlatego właśnie mówiłem, że bycie programistą wcale nie jest takie łatwe i dobrze jest, jeśli ty to polubisz, jeśli ci się to będzie podobało, bo wtedy dużo łatwiej będzie ci się przymusić do tego, żeby nauczyć się tego angielskiego, żeby móc później tak naprawdę pracować w pracy, no bo ten angielski będzie ci niezbędny. Oczywiście to nie jest tak, że ten angielski jest zawsze wymagany.
Ja z racji tego, jak Ci wspominałem na początku, byłem na rozmowach o pracę, gdzie nikt o ten angielski nie pytał. I na przykład pracowałem 2,5 roku w firmie, gdzie angielski naprawdę nie był mi potrzebny. Może gdzieś pojedyncze przypadki się zdarzyło, że ktoś komentarz po angielsku napisał w kodzie, ale angielskiego w ogóle nie potrzebowałem. W związku z tym to nie jest też tak, że Ty bezwzględnie w 100% musisz tą znajomość angielskiego posiadać, bo ona może nie być przez firmę wymagana, no ale koniec końców i tak będzie Ci potrzebna do tego, żeby właśnie rozwiązać jakiś problem. Niemniej jednak, no nie przejmuj się, jeśli Twój angielski nie jest na jakimś rewelacyjnym poziomie, bo do tego, żeby go doprowadzić do takiego stopnia przyzwoitości, który pozwoli Ci bez problemu pracować i nie będzie Ci ten angielski ograniczał, no to naprawdę jest to kilka miesięcy pracy, a możesz też właśnie znaleźć takie stanowisko w takiej firmie pracy, gdzie ten angielski nie będzie taki must have, nie będzie obowiązkowy w 100%, no i będziesz się go uczył w trakcie, tak? Będziesz sobie nabywał umiejętności, kompetencje programistyczne, informatyczne, a gdzieś tam po godzinach będziesz się uczył angielskiego, że gdzie wtedy po pół roku, roku pracy w takim miejscu już bez problemu sobie znajdziesz kolejną pracę, nawet jeśli wymaganie języka angielskiego będzie miała. To wszystko, co miałem Ci do powiedzenia. Cześć!